Nie no, serio, nie mam nic do remisów, ale trzeci w ciągu jednego dnia to chyba już trochę za dużo. Dzisiejsze spotkanie: Biały Białystok ze stalą Mielec kończy się wynikiem 1 do 1. A jeśli miałbym podsumować to dzisiejsze spotkanie z zdaniami kluczami, to brzmiałyby one następująco: mecz bramek po rzutach rożnych, mecz nietrafionych patelni, wielu, i mecz indywidualnych błędów w obronie. W mojej ocenie pierwsza połowa zwiastowała lepsze widowisko w drugiej odsłonie. Jednak okazało się, że wszystko co najlepsze wydarzyło się w tych pierwszych 45 minutach. Co nie ukrywam nieco mnie rozczarowało, natomiast trzeba przyznać, że spotkały się dzisiaj naprawdę dwie równorzędne drużyny. Jagielonia Białystok po ostatnich słabo przeciętnych występach chciała dzisiaj się przełamać. A Jagielonia nie zagrała dzisiaj rewelacyjnie. Pro bing, pro bing. Pro bing, pro bing. Najlepiej w zespole z Podlasia zagrał dzisiaj chyba Pospisil który przede wszystkim asystował dzisiaj Izraelowi Puerto przy golu, ale najbardziej zaimponował mi tym podaniem z środka pola do Michała Żyry na czystą pozycję. Żyry, który dzisiaj zadebiutował w barwach Jagiellonii Białystok. I to właśnie Michał zmarnował dzisiaj dwie sytuacje sam na sam. Jeśli oglądaliście to spotkanie, to chyba przyznacie mi rację, że żadnej z tej sytuacji nie można usprawiedliwić. No i muszę przyznać, że trochę mi żal Michała Żyro po tym meczu. Plusa ewidentnego za to spotkanie dostałby Izrael Puerto, bo strzelił dzisiaj bramkę po rzucie rożnym, tak jak wcześniej mówiłem, ale w tej w pierwszej połowie zanotował dwie bardzo groźne straty, więc jest to jego rysa na występie. Mam wrażenie również, że Steinbors mógł się nieco lepiej zachować przy tym golu na 0 do 1, ale podsumowując, to był naprawdę bardzo średni występ białostoczan. A w sumie cały czas obiecuję sobie więcej pogrzeb tego zespołu ze względu na to, jak dobrze rozpoczęli ten sezon. Julian. A Stal Mielec mam wrażenie, że może być zadowolona mimo wszystko z tego dzisiejszego wyniku. Mimo, że w tej pierwszej połowie nieco lepiej prezentowali się od Jagieloni, ale w drugiej nieco zgaśli. Bramkę dla zespołu z Mielca strzelił w 11 minucie De Amo Perez, któremu asystował dzisiaj bardzo dobrze grający Mateusz Mak. Mak, który zgadza się, zmarnował dzisiaj patelnię. I to grillował. Chociaż w sumie zestawiając tą patelnię z patelniami Michała Żyry, no to nie możemy się jakoś szczególnie przyczepiać do Maka. Sitek zagrał bardzo milutki mecz. I ogólnie cały środek pola fajnie. Hinokio. Strączek jest super, naprawdę pewny punkt z tyłu Mielca. I uważam mimo wszystko, że sędzia podjął słuszną decyzję w końcówce tego spotkania, nie dyktując rzutu karnego. Bo miałem pewne wątpliwości, jednak zestawiłem sobie tą sytuację ze ślizgiem, zwykłym ślizgiem. Bo ostatecznie strączek trafił w piłkę. Chociaż w sumie uważam, że takie sytuacje nie są zero-jedynkowe i każdy będzie miał swoje zdania na ten temat. <tryk> Nie można mieć natomiast zdania jeśli chodzi o miejsca w tabeli obu zespołów, ponieważ te są pewne. Gielonia po tym spotkaniu zajmuje siódme miejsce z dziewięcioma punktami, a Stal Mielec dziewiąte z ośmioma. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka, Instagrama Tradaj, kartę społeczność na kanale Tradaj i zapraszam was do posiadania dobrego humoru w ten sobotni wieczór lub dzień niedzielny. I zapraszam do omówienia następnego meczu Śląska z Legią Warszawa. Zapraszam, cześć, trzymajcie się.